ciasna rozmowa z naszym głesca, a ja nim Piotr Siatkowski, mazurski dzejosz, cieteś mojeże Psioter. Jakoś tak. Psioter lepsi. Okej, okay. To po mazursku. Widzę też, że masz ze sobą szalik, który jest w barwach, z mojej strony to jest czerwono-biało-niebieskich, ale nie wiem, czy dobra kolejność. Nie, odwrotnie. Odwrotnie. Niebiesko-biało-czerwone to barwy mazurskie. Skąd to się wzięło? Te barwy mają już prawie 200 lat. Zostały one opracowane przez studentów pochodzących z Mazur, a studiujących w Królewcu. Była taka korporacja studencka, Korps Mazowia, i oni po prostu... No, takie sobie barwy opracowali, chyba wzorując się też na rewolucji francuskiej. Tutaj na pewno jeszcze o samym ruchu mazurskim opowiemy dużo więcej, ale zacznijmy od pewnej postaci. Artykuł na stronie pismiono.com ukazał się o Kurcie Obicu, urodzonym 16 stycznia 1907 roku, i przypisywany jemu cytat: zarówno urzędowo, jak i prywatnie często byłem pytany, kim w końcu jestem, Niemcem czy Polakiem. Zawsze odpowiadałem: jestem Mazurem. Jak to jest z dzisiejszym odbiorem tej postaci? Bo no, walczył, nie podobało mu się to, co robili hitlerowcy, więc na pewno nie był Niemcem. Uznaje się go za Polaka, czy nie do końca? Często uznaje się go za Polaka, choć on sam deklarował, że jest po prostu Mazurem. Robił to zresztą podobno, bo nie ma na to stuprocentowych dowodów, ale podobno nawet na przesłuchaniach w Gestapo, kiedy mu proponowano ponowne przyjęcie obywatelstwa niemieckiego, którego wcześniej się zrzekł, on powiedział, że jest Mazurem i dlatego takiego obywatelstwa przyjąć nie chce. Natomiast dzisiaj bardzo często, po prostu ze względu na ten opór wobec nazizmu, uważa się go za Polaka, co chyba nie było za bardzo zgodne z jego poglądami. Mhm. Jaką on spuściznę po sobie pozostawił? Co dzisiejsi Mazurzy mogą zawdzięczać tej postaci? Można powiedzieć, że to jest taki ojciec etnicznej myśli mazurskiej. Wprowadził właściwie myśl o dobrobycie Mazurów na salony, można tak powiedzieć, ponieważ to był też bardzo wykształcony człowiek z tytułem doktora. Przede wszystkim stworzył jedno z czasopism mazurskich międzywojennych, Cech, gdzie upominał się o prawa Mazurów, gdzie większość tekstu była pisana po niemiecku, ale też i po mazursku. Oprócz tego napisał książkę, która została wydana dopiero niedawno, ze względu na jego śmierć, czyli Dzieje ludu mazurskiego. To jest taka jedna z pierwszych prób spojrzenia na historię Mazur z perspektywy Mazura. Mhm. Czyli o tożsamości Mazurów możemy powiedzieć, że jest to osobny naród, czy grupa etnograficzna, regionalna, czy gdzie w tym gąszczu definicji umieścić was? Tak naprawdę zależy, kogo zapytać. To znaczy, na pewno trzeba zauważyć, że Mazurzy są ludem o własnej historii i własnej kulturze. Natomiast w kwestiach narodowych, no, Kurt Obic uważał, że to jest odrębny naród, natomiast byli też tacy mazurscy działacze, którzy przypisywali Mazurów albo do Polaków, albo do Niemców. Mm-hmm. To jest dosyć ciekawa kwestia, bo właśnie Kurt Obic dla mnie jest podobny do Floriana Cejnowy, może nie pod względem działalności, bo to i inna epoka i tak dalej, ale pod względem współczesnego odbioru. To znaczy dzisiaj mówi się, że Cejnowa, skoro walczył z niemieckim zaborcą, to na pewno walczył o Polskę i był Polakiem, a przecież sam głośno i wyraźnie deklarował, że Kaszubi to odrębny od Polaków naród, więc Chyba te nasze problemy są dosyć podobne. Tak, zgadza się. Nie pomaga też, jeśli chodzi o pamięć dzisiejszą o Kurcie Obicu, nie pomaga też to, tak w cudzysłowie nie pomaga, że był generalnie przychylnie nastawiony do Polaków, co niektórzy nadmiernie interpretują jako przypisanie się do tej narodowości. O, to jest też kwestia, o której można dużo mówić, bo zawsze, kiedy jakiś Kaszub mówi: ja nie jestem Polakiem, to mówi się: dlaczego nie nienawidzisz Polaków? No nie, ja lubię, ale to jest po prostu coś innego. Ale o tym oczywiście można by dużo mówić. My jeszcze wrócimy do rozmowy z naszym gościem Piotrem Szatkowskim o ruchu mazurskim, a także o języku i literaturze, bo także teksty pisane bardzo ciekawe są. Jeden z nich nawet tutaj na biurku, ale o tym za chwileczkę.